chyba to przygoda bez sukcesu, bo samo jak chcesz mieć sukces, to jedziesz sobie wiosną albo jesienią. Natomiast zima to jest już więcej z loterii. No i szanse na sukces są niewielkie. My podejmujemy te wyzwania zimowe, wydaje mi się, dlatego, że chcemy koniecznie coś tam jeszcze więcej zrobić w tym himalaizmie, żeby się zapisać jeszcze w historii. Miejscu co w zeszłym roku. Ładujemy się na te same jaki z tymi samymi ludźmi. Bagażu też chyba mamy tyle samo wbrew temu co myśleliśmy wcześniej. Jest nas mniej, ale bagażu mamy tyle samo. No ale wydaje się, że mamy zamiar wejść na szczyt i czekamy nawet do marca. Zobaczymy. Mamy już wszystko gotowe do karawany. Gaz przyszykowany, jajka. Ile tych jajek mamy chyba? 400. 400. 400 jajek, termosy, maszynki, paliwo. No właściwie wszystko już jest gotowe, chłopcy zaraz się ładują na jaki. No i w drogę, no. Mam nadzieję, że za 3 tygodnie będziemy, no nie, za miesiąc, że będziemy z powrotem. Ze szczytem. W kieszeni. Dała! No i co, chyba podzielili sobie beczki na rodziny. Ja tak patrzę na tych poganiaczy, to sobie myślę, że jesteśmy popeliniarze, bo my tu jakieś guramiksy, kurtki puchowe, buty za 500 euro, coś tam, nie wiadomo co. A oni sobie idą w trampkach, w marynareczkach, z second handu. W ogóle nie przejmują się tym, że jest zimno. Rozbiją sobie namiot, zapalą, jest im ciepło w namiocie. Traktują to jako normalną robotę, w ogóle żadnej czemy tu nie ma. Taka jest pogoda, tak jest zimą w górach i musimy się tego przyzwyczaić, przyjąć. I oni na tym pomagają, jak widzimy po prostu jak są ubrani, jak chodzą, jak sobie radzą. Fakt, że są tutaj urodzenia i znają te tereny, znają sposoby jak sobie ugotować, jak się zagrzać i tak dalej. Są lepiej przystosowani od nas, bo żyją w tych warunkach od zawsze. Ale to nie znaczy, że my musimy być gorsi, nie? To, że jest zimno, nie znaczy, że trzeba wracać do domu. Trzeba naginać. Morda mi zmarzła stale na tym wietrze. Wieje. 50. Ale? Tak, no tam 70 nawet, no i tak. W porze. Już muszę przyznać, że tak na wysokość się trochę odczuwa, tak nie najlepiej mi się dzisiaj szło. Jakoś tak gile mi z nosa już lecą. No ale tu już jest okej. Oprócz tego, że razem z Simone, z Darkiem i z Jackiem pracujemy w górze w dwóch zespołach, na dole jest także Jaś Schulz, nasz kierownik, który będzie organizował logistykę z bazy do bazy wysuniętej, będzie dbał o to, żeby wszystko było zapewnione w razie czego, jak będzie się coś działo, on będzie interweniował. Jasiu, który oprócz tego, że zorganizował wyprawę, oprócz tego, że załatwił pieniądze, jest tam jako taka dobra dusza, która będzie pomagać we wszystkim. Jesteśmy w nowej mesie, bardzo przytulnej kopułeczce North Face'a. Jest tak ciepło, że można... To będzie nasz dom w czasie, kiedy nie będziemy w górze.
pokaż dalej tego swojego. Sami. Dario, my friend. Problemu. Gdybyśmy stanęli na tym szczycie. Życzenia. Happy Christmas. Happy Christmas. Siamo arrivati ieri a campo base. Oggi abbiamo fissato meglio. Abbiamo legato giù le tende a terra con dei mega massi, con dei chiodi, perché altrimenti si strappa via tutto. E qui c'è l'albero che luccica. Hanno portato anche l'albero dei polacchi di Natale. Jagat is very professional. Very good. Yeah. Jesteśmy po Wigilii. No i jutro dajemy dzidę pod ścianę. Wie jak cholera na razie, ale ma się uspokoić trochę. Nie ma śniegu w ogóle. No znaczy kuluar brytyjski jest zawalony śniegiem, ale tu na dole nie ma śniegu. Simone! Mor! Mor! Dario! Mor! Browara sobie. Dawno nie chodzone drogę. Tesseraki można by tędy wejść i tesseraki ominąć do góry. Tu żeby tak... Środki. Tym kuluarem pójść po prostu. Tym kuluarem i potem może nie wiem, albo w to... tutaj na to ramię wejść. Albo jakoś tak. No i dalej granią chyba gdzieś tutaj może już na szczyt. Dzisiaj są moje urodziny. Chodzimy założyć bazę wysuniętą. Że nastroje chyba dopisują. Więc wszystko gra. Jutro będziemy sobie wszyscy siedzieć w bazie wysuniętej. Siedzieć jak siedzieć, no. No, siedzieć i pracować. Leżeć. Co najmniej do niedzieli być załamanie, jeżeli chodzi o wichurę. I cały czas ma być wichura, a w poniedziałek może się nagle zrobić dobrze. I teraz pytanie, czy jest sens teraz wychodzić, czy jeszcze ten tydzień zaczekać i wyjść i już od razu działać. No, więc jutro będziemy podejmować decyzję. O, no to tak, tylko to już cieszę się, bo... No... Ale nie, ja to się super czuję jakoś. Kondycja i wszystko mi dopisuje, więc nie mam żadnego problemu z niczym. Do tej pory zostało zdobyte 7-8 tysięczników zimą. Ostatnio to 17 lat temu przez Krzysztofa Wielickiego, który wszedł na lotce samotnie. Wszystkie zimowe wejścia dziewicze były dokonane przez Polaków, więc teraz jest szansa na 8. I cisza jest takim naturalnym wyborem po K2. K2 okazało się dla nas za potężne, nawet dla dużego zespołu. No to stwierdziliśmy, że wybierzemy się na mniejszą górę. Do tej pory nie zdobyty najniższy 8-tysięcznik. Stwierdziliśmy, że pójdziemy od strony południowej, która jest trudniejsza. Naszym celem w zeszłym roku była Droga Hiszpańska, pokonaliśmy całą ścianę, atak załamał się już w łatwym terenie na grani. W tym roku wybraliśmy Drogę Jugosławiańską. Right part from this big Sierra, right? Aha. We're walking on. You see what we can do today?
bazy wysuniętej, która jest na 5700. Najpierw prowadzi no, stromy kawałek kilkusetmetrowego lodu, takiego pięknego, zielonego, żywego lodu, który doprowadza na trawers. Trawers ma około 1000 metrów szerokości, lekko pochylony. W trudnych warunkach może być bardzo niebezpieczny. W razie mgły, zawiei, po prostu nie wiadomo gdzie iść. Kolejnym takim trudnym punktem jest samo wyjście na grań. Prowadzi tam taki dość stromy, trójkowy kuluar, ale bardzo kruchy. A ostatnia część do szczytu, no strasznie długa. Grań szczytowa w ogóle odsłonięta, narażona cały czas na silne podmuchy wiatru i tam na pewno trzeba będzie bardzo, bardzo uważać. Co tam Pietrek? Tu Jacek Darek, odbiór. Ale myślę, że sobie takie wielkie szczelinie. Mam nadzieję, że nie jest, ale liczę na nawet wyśmienite. No to fankulo się zajebiście cieszymy, no, że znalazłeś dobre miejsce. Rozumiem, że zasłonięte od wiatru i tak dalej, tak? Odbiór? No właśnie nie do końca, bo nie mogę położyć namiotu blisko szczeliny, bo szczelina ma szerokości za 3 metrów. Tylko jakby po drugiej stronie, na krawędzi. Czego mi najbardziej brakuje tutaj? Nie, dobrze mi nic mi kurwa nie brakuje. Nie, no może... Nie wiem kurwa. Prysznic bym sobie wzięła. Poczytałbym sobie politykę. Dwie bułeczki bym sobie pierdolnęła z kawą z mlekiem. Pacika bym sobie zapaliła. Kurwa i wszystko. Aha, no i na weekend skały bym skoczyła. Kurwa. Tego mi najbardziej brakuje. Oggi è il 2 di gennaio, seppur il tempo è decisamente brutto, oggi è già meglio rispetto ai due giorni precedenti che ci hanno obbligato a essere qui fermi al campo base. La situazione è che abbiamo un campo a metà parete a 6600 metri circa e quando il tempo cambierà, sembra che dovrebbe avvenire fra due giorni, posizioneremo il nostro secondo capo in cima alla parete sulla cresta. Da lì poi noi faremo i conti e vedremo se sferrare l'attacco finale. No cóż, w górze przez cały czas wieje. Pierwotnie myśleliśmy, że z tym wyjściem będziemy próbować wejść na szczyt, ale chyba teraz to się stanie niemożliwe. Więc naszym celem jest chociaż założenie obozu drugiego i tak go zabezpieczenie, żeby go nie zwiało, bo przy tych wiatrach, gdzie jest do 180 km na godzinę, to możemy mieć problem, że w ogóle dojść na przełęcz. Trzymaj się, na razie. I hope to put camp or put tent
See you, Zagar. Good luck. Pogoda nam dopisze, mi drogi. Idziemy na szczyt, co? W każdym razie oni jutro atakują. Czuję to, bankowo. No, a my w niedzielę. Jestem w bazie wysuniętej. Piotrek i Simone założyli dzisiaj drugi obóz. Niespodziewanie, była bardzo ładna pogoda i rano idą na szczyt. Po prostu była, no taka lampa, wiesz, bardzo słaby wiatr. Jeśli to się powtórzy, to oni, wiesz, jutro będą na szczycie, wychodzą o 6 rano naszego czasu i są na wysokości 7400, czyli zajebiście wysoko. My jutro z Darkiem idziemy do jedynki, potem do dwójki, no żeby docelowo gdzieś też pójść na szczyt, no ale zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, czy pogoda będzie, bo prognozy mówiły zupełnie co innego, że ma być teraz, wiesz, bardzo silny wiatr, powyżej 200 km i tak dalej, i tak dalej. A się okazało, że oni poszli dzisiaj z namiotem, założyli dwójkę i jutro idą na szczyt. Piotrek, Piotrek, powiedz, gdzie jesteście, odbiór? Jesteśmy w Wójce. Jak dzisiaj było, odbiór? Co robiliście? Było przekurwiście zimno. Na sekundę, o godzinie 14.15 byliśmy na szczycie, odbiór. Kurwa, nic nie mówisz. To gratulacje, super. Jesteście cali bez odmrożeń, odbiór? Piotrek, super. Gratuluję serdecznie. Darek, udało mi się, kurwa, prawie się popłakałem na szczycie. Jest obłęd, daleko od chuj. Naprawdę daleko od chuj, ale się odkrywam, co ze mną roku odbiór. Contento. Yesterday condition very difficult. Because of track. But I'm happy. We did a real winter, no shelter, no oxygen, we carry everything. Ten wiatr po prostu masakra. Słuchaj, tam te pierwsze plato trochę jesteś chroniony, a potem to takie podmuchy, że cię zwala z nóg. Normalnie na przykład na tej ostrej krańce jak stoisz, to musisz wbić dziabę i się cały położyć. A poza tym niesie tam taki drobny śnieg i sieka się po twarzy, jakby ci ktoś żwirem rzucał z bliskiej odległości. Jeszcze się boję o mój nos, bo jest strasznie głodny. Ja w końcu się odgryzłem, no i wlazłem tam. No i tyle. Ale już miałem taką myśl, kurde, jak już widziałem tą grań. Najpierw pierwsza myśl taka załamka, kurde, jeszcze ile drogi. Bo zatem ona cała odsłonięta od wiatru. A druga zaraz taka myśl, kurwa, na czworakach to idę, po prostu... Trzymaj się. Trzymaj się. Powodzenia. Droga do dwójki to był bardzo trudny czas. Mieliśmy taką świadomość, że po prostu z godziny na godzinę no jest z nami coraz gorzej, bo jednak pogoda psuła się coraz mocniej, coraz bardziej wiało, było coraz zimniej, było coraz wyżej.
Mieliśmy jeszcze no, ze 200-300 metrów, a straciliśmy kompletnie czucie w kończynach. I strasznie żeśmy się tego bali, że no, jeśli coś nie pójdzie, jeśli nie będzie dwójki, no to mamy poważne kłopoty, a 100% mamy poważne mrożenia. Kurwa, no. Co za pogodę traciliśmy. Ta noc będzie dla nas bardzo trudna. Zobaczymy, co będzie rano. No, jak tu przypierdoli poniżej 50 stopni, to my nie będziemy w stanie wyjść wcześniej niż przyjdzie słońce. A słońce tu o 8 nie dojdzie, odbiór. Jeszcze muszę umawiać chłopaki, bo dzisiaj w nocy temperatura spada na poziomie bazy 12 stopni. Tam na górze zapewne też. My mieliśmy, z tego co było pisane, 35 metrów na sekundę i minus 40 na 7400 odbiór. Wychnij tak ciepło. Dobra, dzięki. Zmasakrowany po prostu. Wygotuję się chyba. To możliwe? Wiesz co, ja nie wiem, czy my się przyzwyczaili do takich warunków, czy powinienem powiedzieć, czy przyzwyczaili, ale no wiesz, spaliśmy może po 2 godziny. Tutaj nie ma co napierać, no wiesz, chłopcy mieli ewidentnie sunny day, piękną pogodę, a tutaj wieje to coraz bardziej od wczoraj bez przerwy, bez żadnej przerwy, odbiór. Nie ma o czym gadać, nie? Po prostu dzisiaj tylko musimy dawać dzidę na dół. Tu jest lina. Gdzie lina? Tu. Jak się później okazało po zejściu do bazy, tego dnia, kiedy schodził na dół Darek z Jackiem, wiało około 180 km na godzinę i temperatura dochodziła do minus 60 stopni. Trzeba po prostu uciekać w dół, ratować życie i to, co zostaje z najcenniejszego ze sprzętu. Najbardziej się obawiałem wysokości i nie wiedziałem, jak to może być ze mną powyżej 8000. Jeszcze wyżej nie znalazłem się niż 7700. No i zastanawiałem się, czy dam radę, czy nie. Fakt, że na szczycie stanąłem i przekroczyłem 8000, i czy był to mój pierwszy 8000 lat w zimie, natchnął mnie wiarą w siebie i jakoś udowodniłem sobie, że przełamałem kolejną granicę i że mogę iść dalej. No się cholernie ucieszyłem. Nie wiedziałem, co zrobić, tylko nawet mi słów zabrakło i mówiłem, słuchajcie, no to fajnie, się cholernie cieszę, bardzo się cieszę i powtarzałem chyba to z pięć razy. Z tego momentu pamiętam tą bardzo wielką radość, że jest szczyt. Najważniejsze jest to, że wróciliśmy wszyscy całą. No i z górą. Pyta, dlaczego jeżdżę na zimowe wyprawy, bo proszę pana, kurna, na wiosnę nie mam czasu, bo się zaczyna sezon, mam roboty, nie mogę z tego zostawić, bo muszę z czegoś przecież kupić bułki. Latem nie ma wypraw, no bo gdzie można pojechać latem, przecież latem jest monsun. Na jesień nie ma czasu, bo jest przecież no, końcówka sezonu, trzeba naginać, żeby zarobić. A zimą nie ma roboty w ogóle, zimą nie mam czas, mogę jechać i właściwie to co ja będę siedział w domu, sam będę siedział w domu. To jadę na zimową wyprawę, nie? Bo na inną nie ma czasu, no.
Strajewny.